Dzień dobry. I witamy w piątkowym odcinku Zakamarków poezji. Zakamarki poezji, odcinek pierwszy. Czyta Karol Paciorek. Konstanty Ildefons Gałczyński. Mgła nad wiadrem mleka przed chałupą. Mgła otacza mleko i siada na śmietanie, bo wieje przed chałupą, kiedy baba z chudą krową do stodoły gnają. I śmietana na tym mleku i w tym wiadrze. Jak złoty cielec, to mleko z tą śmietaną i w tym wiadrze. Wiersze pisał Ildefons Gałczyński. Tylko jeśli potwierdzisz, że to faktycznie był jego wiersz. Oczywiście, że to był jego wiersz. Mleko z śmietaną, wiedrze z mgłą przed chałupą. To jest pewna nazwa. Ale w Japonii? Ta nazwa tego wiersza to już był cały wiersz. Nie, śmietana. Pani Kasiu, niech pani zmieni temat. Pani Grupo na Facebooku? A pani Grupo na Facebooku. Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam więcej niż jedną książkę rocznie. Czyli zapłacili nam, żebyśmy wprowadzali grupy edukacyjne do lekkostronniczego. To jest Łodek. No przecież czytasz więcej niż jedną książkę rocznie. Co się stało? Załóżmy, że pan czyta. I teraz, żeby pan był pana statystykami, inni muszą pracować na pana, żeby być pod statystykami. Czy pan nie przeczytał żadnej książki? Proszę pana. Nie. No to świetnie, bo ja sobie mogę jeszcze jedną przeczytać. Proszę bardzo! No to ja dziękuję! No to proszę pana. Proszę pana, miłość, braterstwo. Proszę pana, a z tej strony? Proszę pana, o tak? O! Temat pierwszy, który totalnie nie wiąże się z tym, co robiliśmy przed chwilą. Pytają nas ludzie, co myślimy o trawie. Trawo o trawie. Jaka ty jesteś piękna, tyle cię trzeba cenić, ten się dowie tylko, kto ci nie palił. W Holandii w coffee shopach obostrzenia wchodzą i do końca 2013 roku wszystkie coffee shopy w Holandii będą tylko i wyłącznie dla obywateli tego państwa. A do 2012 roku połowa Holandii już będzie zakazem sprzedawania obcokrajowcom trawy. Wejdzie taki przepis, który ma powodować, że coffee shop będzie musiał być oddalony o 300 metrów od szkoły, żeby dzieciaki nie widziały, co tam się w środku dzieje. Holandia ma całkiem inną zagrywkę. Mimo że dobrze im wychodzi na to, że sprzedają trawę, ale dla Holendrów, to mają trochę kłopot z tym, że są postrzegani w całym świecie jako ten jeden kraj, gdzie mogą się wszyscy zwalać i oni mają faktycznie miliony turystów, którzy przyjeżdżają do Holandii tylko po to... I chciałem zapytać, co na to Janusz Palikos, który chce zalegalizować marihuanę. Zapytajmy go, bo na pewno ogląda. Proszę pana, ktoś podeśle Januszowi ten filmik. Wejdź, zobacz. A ja słyszałem, że od trawy to mózg wyżera i się umiera. Nie palcie trawy. Z każdym wciągniętym, proszę pana, zainhalowanym buszkiem tak zwanym, zamiast tych, proszę pana, organów robią się takie zarośla. Holendrzy zamykają te coffee shopy. Dla mnie zamykają. Od teraz, jak podejdziesz, znaczy od następnego roku podejdziesz, tak, proszę trawę. Oni, poproszę dowód, że jest pan Holendrem. A ty mówisz, Holender, czemu nie mogę kupić trawy? O tak, dobrze, proszę. Sprawdzimy, czy Holendrom wyjdzie to na dobre. Pojedziemy jeszcze przed końcem tego roku, raczej, żeby teraz właśnie sprawdzić. Czy to będzie oficjalny lekkostronniczy tour? Proszę pana, to będzie bardzo undergroundowa akcja w kapturze. Wiesz, po czym się poznaje, że ktoś jest dorosły? Że mu takie żyły na ręce wychodzą. Dinozaur. Gościu, co ma żyły tutaj, wychodzi. Stary, jak pan pracujesz w dokach, myślisz, że kto te zwłoki przerzuca? Mieszkania o dziwo w Polsce tanieją, bo o kilka procent na przeciągu ostatnich 4 lat. Ale nie cieszcie się, bo w artykule, który możecie znaleźć pod filmikiem... Dlaczego pokazujesz na nasze genitalia, Karol? Wiesz, ja nigdy nie mówiłem tego, ale myślałem, że już można wyszopar. No, mówisz... W linku, który znajdziecie pod filmikiem, macie artykuł o tych właśnie mieszkaniach i nie cieszcie się, że mieszkania tanieją, bo tak naprawdę to nie jest taki do końca dobry sygnał, bo umówmy się, deweloperzy sami nie sprawiają, żeby mieszkania były tańsze, a jeżeli sprawiają, że mieszkania są tańsze, to dlaczego? No, proszę pana, na przykład dlatego, żeby były bardziej dostępne. A może dlatego, że nikt nie kupuje? Właśnie! Aha! Ludzi nie stać, bo coraz trudniej jest uzyskać też kredyt. Coraz trudniej robić dobry podcast, który przynosi pieniążki. Dokładnie tak. Więc ludzie nie dostają kredytów, więc ludzie nie mogą sobie kupić mieszkania, więc mieszkania są za drogie, więc oni myślą, że jak potanieją mieszkania, to ludzie będą prędzej kupować, bo jakoś łatwiej dostaną kredyt. No nie jest aż tak łatwo nadal dostać kredyt, nawet za te mniejsze ceny i nadal ludzie nie kupują mieszkań, więc mieszkania tanieją. Ja bym, proszę pana, nigdy nie poszedł na coś takiego, że ja muszę spłacać kredyt przez 30 lat. Ja bym się czuł, jakby mnie ktoś trzymał za jaja i ściskał coraz bardziej z każdym dniem i tak przez 30 lat. Pójdź, pójdź! A nie spodziewasz ostatnie raty? Ciekawi mnie, bo wiem, że mamy wśród naszej widowni ludzi, którzy są w wieku na tyle reprodukcyjnym, że muszą szukać już gniazdka dla siebie i być może macie pracę, być może szukacie już jakiegoś pierwszego kredytu albo mieszkania. Ale pan ma gniazdko? Czy pan jest nastawiony, przepraszam, na reprodukcję w tej chwili? Jedno i drugie. Czy pana? Czy mogę zapytać, kto jest wybranką? Proszę pana, nie może pan. Jaki jest wasz stosunek do kredytów i czy próbowaliście już uzyskać jakiś kredyt? Czy te hieny z banku wam go dają? Czy też jest bardzo duży problem, żeby cokolwiek uzyskać i na razie wynajmujecie mieszkanie i płacicie straszne pieniądze za ten wynajem? Stary. O, stary. Kończyć trzeba. Kręcimy ten odcinek.
Myślimy sobie, kurde odcinek, a tu nagle BOOM i weekend. Więc mam nadzieję, że bardzo dobrze będzie przez ten weekend i spotkamy się już w poniedziałek. Wszyscy do tego poniedziałku będziecie jacy, Włodek, widzę, że chcesz powiedzieć jacy. Lekko stronniczy.